Mija 5. Rocznica śmierci Kory. Na cmentarzu nie pojawi się jedna z bliskich osób. Kora odeszła po długiej chorobie 28 lipca 2018 roku. Dzisiaj mija 5. Rocznica jej śmierci. Z tej okazji bliscy i przyjaciele pojawią się na cmentarzu na Powązkach, by wspominać artystkę. Niestety, do Warszawy nie przyjedzie jej siostra. Kora zmarła w swoim domu w Gliżowie na Roztoczu. W ostatnich tygodniach życia była otoczona przez bliskie jej osoby. Poza mężem Kamilem Sipowiczem i synami, szczególnie mocno wspierała ją wówczas starsza siostra, Anna Kupczak. Siostra Kory nie pojawi się na cmentarzu. Anna Kupczak czuwała przy swojej ukochanej Oleńce, jak nazywała młodszą siostrę, do ostatnich chwil. W jednym z wywiadów opowiadała, że na kilkanaście godzin przed śmiercią Kora wspomniała też o zmarłym wcześniej bracie. Byłam przy niej, gdy odchodziła. Ona była już nieprzytomna, ale był taki moment, była noc, trzymałam ją za rękę i ona nagle podniosła głowę, popatrzyła na mnie i powiedziała bardzo wyraźnie, oni tu są, Tadziu. Tadzio to był nasz brat, który rok wcześniej zmarł. Widziała tych naszych zmarłych z rodziny, a to było na dwa dni przed jej śmiercią, mówiła Anna Kupczak w rozmowie z Faktem. Dzisiaj, w 5. rocznicę śmierci artystki, Anna nie pojawi się w Warszawie na grobie siostry. Kamil Sipowicz w rozmowie z Faktem przekazał informację, że Anna nie ma siły na podróże. Nie będzie, jest schorowana i ogranicza się z wyjazdami, to jest zbyt duży wysiłek dla niej. Będzie się z nami łączyła duchowo, mówił mąż Kory. Ona sam wraz z przyjaciółmi Kory organizuje spotkania, podczas którego będą wspominać artystkę. W zeszłym roku i poprzednich latach robiliśmy takie zaduszki na Roztoczu, a teraz spotkamy się w Warszawie. Rano odbieram wieniec i jadę na grób Kory na Powązki, a po południu robimy takie spotkanie przyjaciół Kory na takie wspominki. I uczcimy tę rocznicę, mówi dla Faktu Sipowicz. Kamil Sipowicz bardzo przeżywał stratę Kory. Kamil Sipowicz blisko 50 lat był związany z Korą, choć pobrali się dopiero w 2013 roku. Długo nie mógł się pogodzić z jej odejściem. W tym samym wywiadzie przyznał, że dopiero teraz, po 5 latach, powoli oswaja się z myślą, że Kory już nie ma. Czuję się swobodniej, nie jestem już tak zdołowany, zrozpaczony i w tej chwili skupiam się na różnych rzeczach jako depozytariusz Kory. Staram się robić różne artystyczne projekty związane z Korą. Niedawno był koncert w Warszawie na Wiankach, który współorganizowałem. No i szykują się nowe projekty, ale na razie nie mogę o nich mówić. Żeby nie zapeszyć, mówi Sipowicz. Jednym z tych projektów jest jak wiadomo film o Korze, ale na razie wokół niego powstały spory. Sipowicz planuje też wydanie kilku płyt z piosenkami artystycznymi.